Narskich postanowił wprowadzić innowacyjne zawody do swojego kalendarza imprez sportowych. Pierwszy internetowy Puchar Polski w wioślarstwie halowym. Jednocześnie w czterech miastach, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Kaliszu i w Szczecinie. Na trzech ergometrach w każdym z tych miast rywalizować będą wioślarze o zwycięstwo w tym pucharze. A wszystko to można zobaczyć także na specjalnie przygotowanym ekranie. Mini realizacja telewizyjna dzięki specjalnemu programowi komputerowemu. Wszystko to już teraz pokażemy Państwu jako pierwsi, bo to historyczne, pierwsze tego typu zawody we wszystkich dyscyplinach sportu w naszym kraju. Na ergometrze nic nie przeszkadza i w zasadzie każdy, nawet ten, który nie potrafi wiosłować, który nigdy nie był wioślarzem, w zasadzie może wsiąść na ergometr i po kilku treningach nauczyć się wiosłować tak, żeby swobodnie móc przewiosłować, nie wiem, 5 czy 10 kilometrów. Może nie wymyśliłem, za to jestem inicjatorem tego, żeby wejść w XXI wiek już pełne możliwości, które dają rozwiązania, które są teraz dostępne. Internet to jest coś, co jest do wykorzystania od razu. Tak? Powinniśmy z tego skorzystać, tym bardziej, że wioślarstwo ma tą przewagę nad innymi dyscyplinami, że tego rozwiązania są możliwe, takie rozwiązania. W związku z tym było kwestią czasu, kiedy wejdziemy do internetu. Historyczny pierwszy bieg internetowego Pucharu Polski w wioślarstwie halowym to rywalizacja kobiet w kategorii lekkiej. W Bydgoszczy na trzech ergometrach Monika Kowalska z BKW oraz Martyna Mikołajczak i Marta Pytlasińska, obie z Lotto Bydgoszczy. W Gdańsku Ewelina Zielaskiewicz i Wioletta Jałmużna, AZS AWF IS Gdańsk oraz reprezentantka Gdańska Sylwia Zimnicka. I wreszcie w Kaliszu dwie zawodniczki reprezentująca WTW Warszawa, reprezentantka Polski Weronika Deresz oraz Aleksandra Stachowicz. Zwycięża w tej rywalizacji Martyna Mikołajczak, Lotto Bydgoszczy z czasem 7 minut 17 sekund 4 dziesiąte, z czasem lepszym aż o 11 sekund od swojego rekordu życiowego. Druga Weronika Deresz z WTW Warszawa, ona wiosłowała w Kaliszu 7 minut 18 sekund. I trzecia Ewelina Zielaskiewicz, AZS AWF IS Gdańsk, 7 minut 31 sekund. Najlepsza z najlepszych, pierwsza wśród pierwszych, Martyna Mikołajczak, która jako pierwsza w tym historycznym dniu, w tym internetowym Pucharze Polski wygrała. Dodatkowo Martyna pobiła swój rekord życiowy aż o 11 sekund. Wielkie gratulacje. Jak w ogóle ci się dzisiaj jechało? Jaka jest atmosfera tego nietypowego wydarzenia? To znaczy atmosfera jak najbardziej na pewno mi odpowiadała, bo jesteśmy tu u siebie i dla mnie to na pewno było bardzo komfortowe. Poza tym myślę, że teraz jestem w dobrej formie, jechał naprawdę mi się jeden raz w życiu dosyć przyjemnie, dopiero tam ostatnie 400 metrów no już naprawdę bolało, a tak rewelacyjnie mi się, naprawdę jechało mi się rewelacyjnie, nie spodziewałam się takiego czasu, jestem bardzo zadowolona z tego, że to jest przede wszystkim taki rekord życiowy. Niestety przyjechałam tutaj w dużej niedyspozycji zdrowotnej, od kilku dni jestem chora i gorączkuję po 38 stopni. Ale jak już się zgłosiłam, to nie chciałam rozczarować organizatora, bo moje słowo to jest żelazne słowo. Jak mówię, że przyjadę, to przyjeżdżam, nawet jak czasem jest pod górkę w życiu. Czas na rywalizację mężczyzn w kategorii lekkiej. W Szczecinie Paweł Cieszkowski, Tomasz Zagórski oraz Mateusz Drab. W Gdańsku Miłosz Jankowski, Bartosz Pszczółkowski i Piotr Bojka. W Kaliszu Mateusz Trzmiel, Michał Cichosz, no i w Bydgoszczy Łukasz Siemion, Rafał Nalewalski. O
Od początku prowadził Łukasz Siemion z Lotto Bydgoszczy, który osiągnął bardzo dobry czas, 6 minut 18 sekund 4 dziesiąte. Miał płynąć na 6.20, a więc jeszcze lepszy czas o 2 sekundy niż ten planowany, a Miłosz Jankowski za ZSU WFIS Gdańsk 6 minut 19,5 sekundy, a więc tutaj bardzo zacięta rywalizacja toczyła się do samego końca, oczywiście za pośrednictwem łącz internetowych. Trzecie miejsce dla reprezentanta AZS-u Szczecin, a jest nim Paweł Ciężkowski. Kibice się spisali. To, że są bardzo blisko, no daje skrzydeł. No, widać było moja córeczka, moja małżonka, rodzina też przyjechała, którzy dopingują i to dodaje skrzydeł, wyrasta nagle trzecia noga, trzecia ręka, także jest dobrze. Pojechałem to, co zaplanowałem, no że nie wystarczyło, no to jest trudno. I tak jestem zadowolony, bo jak na ten okres to jest bardzo dobry czas. Fajnie, najpierw byłem sceptycznie nastawiony, że będzie to w kaskadzie, że przyjdzie dużo ludzi i się troszeczkę stresowałem, ale stanąłem na starcie. Zaczęła adrenalina robić swoje i mówię ogień od początku do końca. Znów widzimy przygotowane zawodniczki w czterech miastach. W Szczecinie Anna Karzyńska, Olga Michalkiewicz i Sandra Bedlin. W Gdańsku Danuta Stoltman i Aleksandra Budzyńska. W Kaliszu Weronika Brej i Milena Murawska. I w Bydgoszczy przyjechała aż z Grudziądza, z Wisły, Marta Wieliczko, a także reprezentantki miejscowego klubu Lotto Monika Ciaciuch i Joanna Dietman. W rywalizacji panie najlepsza Marta Wieliczko z Wisły Grudziądz, która startując w Bydgoszczy uzyskała czas poniżej 7 minut, 6.57,3. No i całe podium dla zawodniczek, które startowały w Bydgoszczy. Druga Monika Ciaciuch, 7 minut i 6 setnych sekundy. Joanna Dietman także z Lotto Bydgoszczy, 7 minut 8 sekund i 2 dziesiąte. Internetowy Puchar Polski to jest naprawdę coś. Można, każdy jak ma najbliżej dojeżdża, nie musi być zmęczony po jakiejś nocy w jakimś hotelu. To jest naprawdę przydatne i jestem bardzo zadowolona, że tu mogłam startować i się ścigać najlepszymi. Ostatni z biegów pierwszego historycznego internetowego Pucharu Polski w wioślarstwie halowym to rywalizacja mężczyzn. W Szczecinie gotowi Bartosz Zabłocki, a także Ferdynand Kaczyński i Konrad Kuchta. W Bydgoszczy Mirosław Ziętarski, Karol Leszczyński, obaj AZS-u MK Energa Toruń, to ich gościnny występ, a także Dariusz Radosz z naszej reprezentacyjnej wioślarskiej ósemki. Wreszcie w Gdańsku Antoni Kozaka, Łukasz Czubak i Daniel Sobczak i w Kaliszu Konrad Raczyński, Michał Durajczyk i Mateusz Grabowski. Ten korespondencyjny pojedynek wygrywa Bartosz Zabłocki z klubu sportowego Poznania RBW. 5 minut 54 sekundy równe, a więc najlepszy czas całych zawodów występował w Szczecinie. Drugie miejsce i trzecie zresztą też dla reprezentantów AZS-u UMK Energii Toruń. Mirosław Ziętarski z drugim miejscem, a trzeci Karol Leszczyński. Teraz mam większą motywację, bo chcę wrócić do wioseł. Akurat nie wystartowałem na regatach centralnych zakończenia sezonu i zostałem jakby odsunięty od kadry i teraz bardzo mi na tym zależy i zrobię w zasadzie wszystko, żeby powrócić tam. Ale pływasz na jedynce, na dwójce, nie wiesz, chcesz po prostu być w kadrze, rozumiem, taki jest plan. W tej chwili obecnej jest mi naprawdę ciężko, gdyż trenuję w Poznaniu i nie mam partnera, więc jestem zdany na jedynkę
mimo że moją preferencją są wiosła długie. Dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w dwójce podwójnej kategorii lekkiej, Robert Sycz, już nie jako zawodnik, a od tego sezonu w roli trenera i też z takiej pozycji, z tej perspektywy obserwujesz ten pierwszy internetowy Puchar Polski w wioślarstwie halowym. Jakie są twoje wrażenia? Przede wszystkim cieszy mnie to, że jest dość wysoki poziom sportowy w tych zawodach. Bardzo cieszy to, że organizatorzy dograli wszystkie szczegóły, że nie ma żadnych wpadek organizacyjnych. Zobaczymy, no. Trochę sceptycznie podchodziłem do tego pomysłu, przyznam się szczerze, ale okazuje się, że z tą animacją, która jest na Telebimie, wygląda to całkiem fajnie. Jeżeli my chcemy, jeszcze ogólna polska kampania w ogóle zwalniania z WF-u, otyłości dzieci, to się wszystko nam pięknie spina, a ja się pod tym wszystkim podpisuję i powiedziałem, że chłopaki do moich trenerów w klubie, że wyjdziemy do ludzi, nie robimy to we własnym sosie. No i słuchajcie, no... Moim zdaniem się udało w 100%. Jest to jakieś nowum i rozwiązanie, które można udoskonalać na pewno wielokrotnie, bo tak się dzieje w Stanach Zjednoczonych, że mogą się zawodnicy ścigać, rywalizować, będąc w swoich miejscach zamieszkania, nie tracąc czasu na dojazdy, przyjazdy, no też to ogranicza w pewnym sensie koszty i pewnie by trzeba było iść w tym kierunku. Cztery biegi za nami. Przechodzi powoli do historii pierwszy internetowy Puchar Polski w wioślarstwie halowym. Z ramienia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich rywalizację w Bydgoszczy obserwował wiceprezes do spraw sportowych pan Henryk Boś. Witam serdecznie. Pomysł wydaje się udany i trafiony. Więc może na pewno pomysł jest wspaniały. Ojcem tego pomysłu, któremu trzeba pochylić czoło, Andrzej Krzepiński, bo on konsekwentnie ten temat włączył na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku i konsekwentnie dzięki jego wytrwałości to się odbyło. I się okazuje, że można przeprowadzić przepiękną imprezę. Wioślarstwo na pewno się bardzo ładnie promowało, tym bardziej, że to była pierwsza dyscyplina, która w takiej formule odegrała takie zawody. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Zatem warto brać przykład z wioślarzy, bo to rzeczywiście pierwsza tego typu impreza sportowa za pośrednictwem internetu w czterech miastach jednocześnie. Niech inne dyscypliny idą śladem wioślarzy. Bydgoszcz, Kalisz, Gdańsk i Szczecin. Pięknie państwu dziękuję, do zobaczenia i trzymajmy kciuki, aby kolejne zawody były równie udane.